Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia. Andrzej Pilipiuk, przyjaciel człowieka. Czyta Maciej Kowalik. Produkcja audioteka.pl. Duchy Poweli. Wenecja, maj 1938. Zmierzchało. Nad wodami laguny przeciągnął klucz dzikich kaczek. Podmuchy wiatrów padające przez uchylone okno były przyjemnie ciepłe. Doktor Paweł Skórzewski oparł się o parapet. Podziwiał kościół San Giorgio Maggiore, podświetlony przez zachodzące słońce. Fale basenu świętego Marka w tej poświacie wydawały się czerwone jak dobre wino. Gondolierzy pozapalali latarnie, ale ruch pomiędzy wyspami już zamierał. Większość jednostek dobiła do brzegu. Na ciemniejącym szybko niebie widać było kilka małych obłoczków. Wymarzone miejsce dla kogoś takiego jak ja, rozmyślał doktor rozcierając bolącą dłoń. Dojechać tu było trudno, ale jak dobrze z uścisku polskiej zimy skoczyć wprost w rozkoszne objęcia ciepłej i wilgotnej włoskiej wiosny. Nacieszyć oczy zielenią, nim słońce południa wypali wszystko do gołej ziemi. No i czymś ekstraordynaryjnym jest zobaczyć noc w Wenecji. I pomyśleć, że nie chciałem jechać. Te kilka tygodni tutaj dobrze mi zrobiło. I język sobie przypomniałem, i odwiedziłem znajome kąty. Rozruszałem stawy. No i po muzeach jeszcze pochodzę z Malwiną. Jej też zmiana klimatu dobrze zrobi po chorobie. W zapadającym powoli zmierzchu gondole wydawały się nieomal czarne. Lekarz zmarszczył brwi. Serce zakłuło go leciutko jakby ostrzegawczo. Niechciane wspomnienie sprzed lat już się skradało, a za chwilę stanie mu przed oczyma. Odwrócił wzrok ku wnętrzu, oświetlonemu jasnym, elektrycznym światłem. Lustra na ścianach jeszcze wzmacniały efekt, i myśli staruszka podryfowały w innym, znacznie bezpieczniejszym kierunku. Sala powoli zapełniała się lekarzami zainteresowanymi odczytem. Część praktykowała na wyspach laguny, inni przybyli z lądu stałego. Starsi wiekiem zjawili się we frakach, młodsi preferowali garnitury. Było też kilkunastu w czarnych koszulach. Nadeszła pora zająć miejsce. Z ulgą zapadł się w wygodny fotel, laskę umieścił między kolanami. Dyskusja na temat nowe metody leczenia chorób psychicznych. Raz jeszcze przejrzał ulotkę. Dopiero co Ugo Cerletti i Lucio Bini przedstawili swoje dokonania z zakresu leczenia schizofrenii elektrowstrząsami, a już mamy coś nowego. Ale patrząc perspektywicznie, łypnął okiem na rozsianych po sali członków partii faszystowskiej. Im szybciej Włosi rozwiną psychiatrię, tym lepiej. Cały ten faszyzm to sztucznie stworzona ideologia. Odpowiada pewnym potrzebom, budzi złudne nadzieje na budowę nowego, lepszego świata. Na wychowanie nowego, lepszego człowieka. Ale to de facto wielka operacja psychologiczna na ciele społeczeństwa. Jak znał życie i podobne projekty forsownych zmian, skończy się to malowniczą katastrofą, po której zostaną rzesze zdezorientowanych fanatyków oraz zapiekłych ideowców, gotowych do śmierci walczyć za dawno przegrane sprawy. Im nie pomogą nawet elektrowstrząsy. Szmery ucichły. Na podium wszedł prelegent. Doktor Skórzewski otaksował go wzrokiem. Dyrektor szpitala na Poweli miał może trzydzieści lat. Jak na Włocha był bardzo wysoki. Brązowe, jakby krowie oczy patrzyły rozumnie i spokojnie, włosy ściął na jeża. Druciane okulary o słabych szkłach dodawały jego pociągłej twarzy szlachetności. Miał cienkie, długie palce pianisty. Na czarno koszulę założył błękitny garnitur w lekkie prążki, a pod szyją zamotał sobie elegancką, jedwabną muszkę. Doktor Carlo Zeno. Nadzieja włoskiej psychiatrii, mruknął Skurzewski po polsku, jakby smakując te słowa. Coś w tym człowieku mu nie pasowało. Raz jeszcze obrzucił Włocha od stóp do głów uważnym spojrzeniem. Ubrany był normalnie, bez przesadnej ostentacyjnej elegancji. Miał dłonie człowieka, który oprócz czytania książek ceni sobie pracę fizyczną. Do tego wysportowana sylwetka i nazwisko mogące wskazywać na szlacheckie pochodzenie. Należał pewnie do jednej ze starych rodzin patrycjuszowskich, trzęsących swego czasu republiką, a jednak coś w nim było nie tak. Zaczął się wykład. Panowie, Doktor Karlo ukłonił się. Potrafimy dziś walczyć z wieloma chorobami naszego ciała. Chirurgia poczyniła ogromny postęp. Wycinamy chore organy, próbujemy naprawiać uszkodzone, widzimy związki pomiędzy narządami, jakich wcześniej nie podejrzewaliśmy. Na przykład wiemy już, że hormony wydzielane przez tarczycę bezpośrednio oddziałują na pracę serca. Podejrzewamy wpływ szyszynki na procesy starzenia. Wiemy, że defekt jednego narządu może rozregulować inne. Badamy te powiązania i czasem potrafimy zapobiegać złym skutkom. Ingerencja skalpelem w jeden narząd może poprawić funkcjonowanie drugiego, a nawet całego ciała. Pojawia się zatem pytanie, dlaczego nie szukać chirurgicznych sposobów walki z chorobami nerwowymi i psychicznymi, zwłaszcza z tymi, które nie poddają się terapii środkami farmakologicznymi? Pytanie zawisło w powietrzu, ale prelegent nie oczekiwał odpowiedzi. Jak powszechnie wiadomo, siedliskiem naszej duszy, świadomości, osobowości jest mózg. Organ to bardzo tajemniczy i wedle powszechnie panującej opinii, słabo jeszcze poznany. Organ regulujący wszystko, wysyłający impulsy do każdej najdrobniejszej komórki ciała. Cóż jednak począć, gdy zachoruje? Zrobił przerwę, dając gestem znak, że prosi o ewentualne pytania. Jeśli dobrze zrozumiałem, proszę wybaczyć, mój włoski. Chce pan powiedzieć, że pańskim zdaniem, bezpośrednio oddziałując na mózg, dokonując na nim ingerencji chirurgicznych, można leczyć choroby umysłowe, które przywykliśmy uważać za nieuleczalne? Doktor Skórzewski zmarszczył brwi. Powiem więcej. Doświadczenia przeprowadzone przez naszego kolegę z Portugalii, doktora Monisa, otwierają zupełnie nowe perspektywy. Nowe, jeszcze ciekawsze informacje docierają do nas z USA. Zamierzam kontynuować i rozwijać te prace. Dokonując resekcji patologicznie zmienionej partii kory mózgowej, spodziewamy się z czasem pokonać większość plak psychicznych dręczących zwykłych ludzi. Wypiął dumnie pierś. Po sali przeszedł szmer. Na przykład, jakie choroby można w ten sposób leczyć? zapytał ktoś z tylnego rzędu. I na ile rozległe będą pola tych ingerencji? Dr Antonio Egas Moniz uważa, że zabieg leukotomii, czyli wykonanie nacięć na czołowych płatach kory mózgowej, pozwoli leczyć histerię, urojenia, a także nimfomanię i homoseksualizm. Przede wszystkim zapobiega atakom agresji i rozwiązuje problem patologicznej nadpobudliwości, w tym nadpobudliwości seksualnej. Dr Walter Jackson Freeman z USA, za pomocą szeregu doświadczeń potwierdził skuteczność tej metody. W tej chwili analizuje i przekazuje nam na bieżąco wyniki operacji na pierwszych kilkudziesięciu pacjentach. Zebrani ponownie zaszemrali. Wydaje mi się, że mimo wszystko zabieg ten jest niezwykle radykalny. Słowa starego Polaka przebiły się przez szmer uwag. Niewiele wiemy jeszcze o budowie ludzkiego mózgu, za to doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wrażliwy to narząd. Pamiętajmy także, że komórki układu nerwowego nie przejawiają większej ochoty do regeneracji. Każde uszkodzenie nerwów czy rdzenia kręgowego prowadzi do paraliżów, przykurczy, utraty czucia. Pan zaś chce wedrzeć się do sanktuarium, jakim jest ludzka czaszka, i zagłębić narzędzia w mózg, będący de facto jednym wielkim kłębowiskiem nerwów. Głos Skurzewskiego ciął jak skalpel. Czy nie należałoby wcześniej zebrać obszerniejszej dokumentacji? Powołać międzynarodowego ośrodka koordynującego, do którego spływałyby informacje o wszelkiego rodzaju uszkodzeniach i urazach w obrębie głowy oraz ich skutkach dla psychiki pacjentów. Moim zdaniem, najpierw należy stworzyć precyzyjną mapę ludzkiego mózgu, znacznie dokładniejszą niż te, które posiadamy. Musimy rozszyfrować zagadki tego narządu zwój po zwoju i dopiero uzbrojeni w tę wiedzę możemy sięgać po skalpel. Drogi panie kolego, zebrane dane nie są może kompletne, proszę jednak nie myśleć, że działamy zupełnie na ślepo. Odparł prelegent. Jak wspomniałem, na bieżąco analizujemy wszystkie informacje docierające do nas od naszych kolegów z USA. Analizujemy owszem, ale dostęp mamy do tego, co uważają za stosowne nam przedstawić. Odezwał się starszy wiekiem brodacz z tylnego rzędu. A jeśli ukrywają powikłania i przypadki nieudane nie podejrzewam ich o złą wolę. Poza tym, ich doświadczenia to tylko pewien punkt odniesienia. Liczę na to, że będzie niebawem jedynie uzupełnieniem wyników naszych doświadczeń. Jeśli chodzi o badania układu nerwowego, przypomnę, że my, Włosi, jesteśmy pionierami Augusto Tamburini, Ernesto Lugaro, tragicznie zmarły Jacopo Finci. To nazwiska, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii medycyny. Panowie, Zeno zwrócił się do reszty zgromadzonych. Walka z chorobami trapiącymi ludzkość rozwija się dzięki pionierskim operacjom. Amerykański chirurg Harvey Williams Cushing, z którym miałem przyjemność korespondować, doprowadził niemal do perfekcji trepanację czaszki, a usunięcie guzów mózgu staje się zabiegiem nieomal rutynowym. No, tużeś, panie kolego, trochę przesadził. Mruknął pod nosem lekarz siedzący obok Skurzewskiego. Żyjemy w epoce postępu. Nie sypmy piasku w tryby jego machiny. Nie odwlekajmy chwili zwycięstwa. Po triumfie chirurgii, pora na triumf psychiatrii, a najlepiej połączywszy siły rozwinąć nową gałąź medycyny, czyli psychochirurgię. Zakończył doktor Zeno. Myślę tylko o możliwych skutkach ubocznych tego postępu. Odezwał się głośno Polak. Można ten postęp rozumieć jak niemieccy eugenicy. Oni najchętniej wymordowaliby wszystkich chorych umysłowo i opóźnionych intelektualnie, oraz wykastrowali wszystkich, którzy ich zdaniem mogliby przenieść wady wrodzone na kolejne pokolenia. Dla mnie to niegodne i obrzydliwe, zapewnił doktor Zeno. Uważam, że powinnością lekarza jest leczyć. To znaczy. Przywracać zdrowie, a gdy jest to niemożliwe, zrobić wszystko, aby uczynić życie chorych znośniejszym. Uniósł dumnie głowę. Wierzę, że postęp, którego jestem narzędziem, przyniesie ulgę w cierpieniach chorym, w tym ulgę w cierpieniach psychiki. Ktoś zaklaskał i po chwili cała sala biła brawo. Stary Polak pokręcił głową i bezradnie rozłożył ręce. Młody wyrywny, zbyt pewny siebie. Sparzy się raz i drugi, to nauczy się nie pchać rąk w prometejskie ognie. Tylko ile zgasłych istnień ludzkich będzie kosztowała ta jego nauka? Burknął po polsku, widząc, że i tak nikt go nie słucha. Wstał, przepchnął się do wyjścia i wyszedł z sali. Na korytarzu było przyjemnie chłodno. Westchnął ciężko. Wiedział, że przegrał. Przegrał jeszcze zanim zabrał głos. Był zmęczony, zniechęcony, bezradny. Oparł się ciężko na lasce. Fixum dyrdum, burknął w duchu. Człowiek ma swoją tezę i wierzy w to, co robi. Wierzy do tego stopnia, że ignoruje oczywiste wątpliwości. Ja w każdym razie zrobiłem, co mogłem, przycisnął dłoń do serca. Dyskusja z niektórymi to jak gra w szachy z gołębiem. Młodość ma swoje prawa i swoją specyfikę. Gorąca głowa może być zaletą, ale może też być wadą. Nie, nie zrobiłem wszystkiego, co mogłem, rozważał. To szaleństwo trzeba jakoś powstrzymać. Przynajmniej do czasu, gdy zdobędziemy od Amerykanów bardziej szczegółowe dane o skutkach tych zabiegów. Wiarygodne dane, rzecz jasna. Schody poprowadziły go na dół, przeszedł pod arkadą i po chwili wyszedł na nabrzeże. Serce uspokoiło się. Wiatr z nad laguny owiał czoło. Doktor Skórzewski ruszył, postukując laseczką o kamienne płyty. Nie chciał patrzeć na ciemną wodę, odwrócił wzrok. Na nabrzeżu paliły się liczne latarnie. Z okien hoteli i restauracji padał poblask światła elektrycznego. Doktor szedł zaciskając zęby i patrząc wyłącznie na fasady kamienic. Wzdłuż brzegu przemknął tramwaj wodny Szum rozcinanej dziobem wody i miarowy bas silnika sprawiły Że lekarz odruchowo spojrzał w tamtym kierunku Przestraszył się, ale patrzył twardo Pale przy brzegu, kołyszące się gondole Sunący z gracją jasno oświetlony statek A Wokoło ciemność, czarne fale Ogromny przestwór spowitej w mrok wody Doktor wzdrygnął się i pośpiesznie odwrócił wzrok na szczęście do kwatery nie miał daleko. Wenecja się zmienia, pomyślał. Na przestrzeni tych niemal 40 lat widać to doskonale. Gdy byłem tu wcześniej, na wodzie królowały gondole i zwykłe płaskodenne łódki. Dziś coraz powszechniej widzi się motorówki. O, i parowców już prawie nie ma. Silniki spalinowe zrewolucjonizowały transport. Ludziom żyje się lepiej i wygodniej. Choć żal trochę bocznokołowców i widoku żagli. Z drugiej strony są tu widoki i obyczaje, które pozostały niezmienne, jakbym nigdzie nie wyjeżdżał. Zagryzł wargi. Nie zdołał oszukać się wewnętrznym monologiem. To irracjonalne. Zbeształ się. Widok laguny nocą nie powinien psuć mi humoru. To tylko woda. Przeszedł po mostku nad kanałem, potem po drugim i znalazł się u wylotu via Garibaldi. Znów odruchowo przyspieszył kroku. Otwartą przestrzeń wód miał teraz za plecami. Na szczęście już po chwili wszedł w znajomy przesmyk pomiędzy kamieniczkami. Nadeszła pora snu. Szpital powoli się uspokajał. Gdzieś jeszcze trzasnęły drzwi. Zabuczał głośni agregat prądotwórczy. Ktoś w drugim skrzydle krzyknął rozdzierająco. Zabrzęczały blaszane miski. Jeden z pacjentów śpiewał piętro niżej przy otwartym oknie. Na kamieniach dziedzińca zatupotały kroki dozorcy. Zaszczekał pies. Śpiewak skończył arię i umilkł. Pokoik był czteroosobowy, ale chwilowo gościł tylko dwóch pacjentów. Ściany pobielono jakiś czas temu. Posadzkę z klinkierowej cegły szorowano co najmniej raz w tygodniu, a w przejściu między łóżkami przykryto ją spranym chodnikiem. Na ścianie wisiały cztery święte obrazki i półka na książki. Znalazło się też miejsce na stolik nocny, dzbanek z wodą oraz dwa krzesła. Pokoik był miły, nawet na swój sposób przytulny. I tylko krata zabezpieczająca okno od wewnątrz, nie gasnąca nigdy mała lampka elektryczna oraz drzwi pozbawione klamki, za to zwyciętym szerokim filongiem psuły efekt. Można powiedzieć, że leżę i kwiczę, westchnął Antoni oknot. Mam niespełna szesnaście lat, jestem sierotą. Siedzę zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Wpakował mnie tu wujaszek tylko dlatego, że potrzebne mu moje mieszkanie. Jakby tego było mało, doktor wytypował mnie do operacji, której sam opis budzi przerażenie. Z drugiej strony, skoro jest już tak źle, mogę chyba oczekiwać jakiejś odmiany. Jak mówią Dominikanie, gdy noc jest najgłębsza, wstaje świt. Oni znów tam są, stoją i patrzą! szepnął jego współlokator. Stary marynarz imieniem Giuseppe. Swoim zwyczajem stał oparty o parapet i patrzył przez okno. Mieli stąd widok na dziedziniec oraz kawałek szpitalnego ogrodu. Drzewa po drugiej, odciętej kanałem północnej części wyspy, zasłaniały widok na lagunę. Gdyby nie to, dałoby się zapewne ujrzeć światła wyspy dziudekki. Stoją, patrzą. Jesteśmy tu obcy. To ich wyspa, ich świat. Świat żywych nie powinien mieszać się ze światem umarłych. Długo byli tu sami. Są smutni. Czuję ich smutek, cierpienie. Zapomniano o nich, a oni tu są. Zostali. No i mają żal. To mnie. Chłopak wstał, spojrzał przez okno, ale na zalanym księżycową poświatą dziedzińcu. Nikogo nie dostrzegł. Wzdrygnął się. Ten staruszek twierdził, że widzi duchy. W sumie nic szczególnie dziwnego. W szpitalu dla umysłowo chorych przebywali różni pacjenci. Niejeden z nich widział rzeczy, które nie istniały. Kłopot w tym, że współlokator sprawiał wrażenie, jakby faktycznie je dostrzegał. W jego słowach było niepokojąco dużo sensu i konsekwencji. Mimo siedemdziesiątki na karku, zaskakiwał elokwencją i bystrością umysłu. Ich się nie lękam? O, może trochę. Boję się jedynie głosów, które czasem odzywają się w mojej głowie, szepnął Giuseppe. Nie wiem, czy są powody, dla których powinieneś obawiać się duchów. Nie są na ciebie zagniewane. Wydaje mi się, że stoją tam, bo na swój sposób strzegą granicy tego, co żywe i martwe. To była ich wyspa duchy podstawowa zasada mówi, że to, co martwe, nie powinno mieszać się z tym, co żywe zmarli mają swój świat, a my swój duchy przeważnie nie szkodzą żywym, chyba że je rozdrażnimy a ten szpital postawiono na krawędzi światów jakbyśmy postawili stopę na skraju krainy zmarłych już na ich terenie. Jeszcze trzymają się na dystans, ale kiedyś pewnie wejdą do budynku, staną w drzwiach, przyjdą po mnie, po nas. Po wszystkich, którzy wzburzyli im spokój. Stary zaczął trząść się jako sika. Będę musiał się z nimi spotkać. Stanąć twarzą w twarz. Tłumaczyć się. Tu siedziały potworne rzeczy. Szepnął. Ja też czyniłem tu zło. Zło nie odeszło. Ono śpi. Jedno zło budzi drugie. Ta wyspa zmienia ludzi i zazwyczaj zmienia na gorsze. Nieliczni stają się lepsi. Ja też popełniłem rzeczy niegodne. Ty masz czystą duszę. Tobie chyba nie zagrożą, ale ja. Połóż się spać, Giuseppe, poprosił chłopak. Nie. Obiecałem kiedyś, że ci o tym opowiem. To chyba dobra chwila. Oni chyba też chcą usłyszeć moje wyjaśnienia. Wydaje mi się, że wolałbym posłuchać tej opowieści za dnia. Chłopak raz jeszcze spojrzał na dziedziniec. Księżyc już wzeszedł. Stara dzwonnica, pamiątka po średniowiecznym kościele San Vitale, rzucała długi czarny cień. Antonio nie dostrzegł niczego niepokojącego Przeniósł wzrok dalej Drzewa szumiały cicho Podmuchy nocnego wiatru z nad laguny poruszały konarami Prawie nagie gałęzie nocą wyglądają paskudnie Ale za gąszczem splątanych konarów Widział kilka słabych światełek Niczym rój świetlików I lekki poblask łuny nad miastem Wenecja Miasto miast Tak bliskie, a zarazem tak dalekie dla niego była to odległość jak z ziemi na księżyc. W skrzydle dla pacjentów niebezpiecznych ktoś ponownie krzyknął głośno, rozdzierająco. Znów zapadła cisza. Tylko drzewa wyrosłe na popiołach dziesiątek tysięcy ofiar epidemii, szumiały, niepokojąco złowrogo. Byłem młody i głupi. Stary zaczął monolog. W domu bieda ale miałem dzianego krewniaka. Twój chciwy wujaszek to przy nim czarujący dżentelmen. Kanalia to była straszliwa. Lewe interesy. Jego marzeniem życia było mieć własny dom publiczny. Przyszedł do mnie, bo wymyślił, jak można zarobić pieniądze. Duże pieniądze. Potrzebował pomocników. Tu na poweli. Widzisz, zanim się urodziłem, istniał tu skład amunicji. Ale wojsko go porzuciło, jako że było zbyt wilgotno, żeby trzymać pociski czy proch. W każdym razie tamtej jesieni, gdy skończyłem piętnaście lat, wyspa była już opuszczona. Przypływaliśmy łódką, udawaliśmy rybaków. Nikt nie zastawiał sieci w pobliżu i nadal unika się tych wód. Ale nie było to w żaden sposób zabronione. Przybijaliśmy do brzegu na tę drugą część, w której ma być teraz winnica. Szukaliśmy, gdzie można było jeszcze rozpoznać długie garby ziemi. Kopaliśmy w grobach tych z epidemii? Tak. Dżuma, czarna śmierć. Wielka epidemia roku 1485. Z tego, co wyczytałem później, najpierw chorych zwożono na wyspę Lazaretto Vecchio. Tu niedaleko, bliżej Lido, gdzie jest wyspa San Lazzaro degli Armeni, tylko trochę na południe. Potem otwarto Lazzaretto Nuovo, na wschód od wyspy Murano, przy Sant Erasmo. Ale chorych wciąż przybywało, więc na poweli powstał trzeci szpital, największy i najgorszy, i cmentarz dla tysięcy ofiar czarnej śmierci. Już wtedy utarło się przekonanie, że to miejsce przeklęte. Dżuma nie odeszła tak do końca. W XVI wieku wracała, znów zabijała, ale była jak stary kundel bez połowy zębów, zdolny jeszcze chapnąć załytkę, ale za słaby, żeby skoczyć do gardła. O wyspie powoli zapomniano, a potem przeszła druga straszliwa epidemia, która spustoszyła całe Włochy. Dżuma Mediolańska roku 1629. Coś o tym słyszałem? Zabiła może jedną czwartą, a może i połowę mieszkańców miasta. I znów zapłonęły stosy pogrzebowe na poweli. I w tym krewniak upatrzył sobie sposób na zarobek. Widzisz, tych ludzi zgarniano jak leci. Bogatych i biednych, bez różnicy. Jeszcze żywych i zmarłych. Było zarządzenie władz Wenecji, że wszystkie zwłoki muszą zostać spalone, a wszyscy chorzy z całej laguny podlegają izolacji. Konającymi opiekowali się zakonnicy, byli też lekarze, ale tu prawie nikt nie wracał do zdrowia. Trupy zwiezione z wysp i te świeże ze szpitala rzucano na wielkie stosy warstwa ludzi, warstwa drewna, warstwa ludzi. Potem niedopalone kości, czaszki i popioły zsypywano do wielkich, długich rowów. Ludzi do tej roboty było mało, więc zwolniono więźniów i obiecano im darowanie win, jeśli przeżyją. Rzecz jasna tacy robotnicy kradli na potęgę, przeczesywali nieboszczykom kieszenie, być może przywłaszczali sobie co lepsze ubrania czy buty. Jednak i dla nas wiele zostało. Gdy zmarli mieli coś w kieszeniach za pazuchą, albo biżuterię, wszystko płonęło, topiło się, ale złoto jest prawie niezniszczalne. Zmieniło się w kropelki metalu, w piekło, w węgle, w kości. Koszmarna to była praca. Ten popiół, choć już przerośnięty ziemią, nawet po kilku wiekach miał taki dziwny zapach. Wszystko się w człowieku skręcało ze strachu i obrzydzenia. Najgorsze są czaszki. One nigdy nie spalą się do końca. Zostają. Czasem były całe, napuchnięte, jakby. Czasem połamane. Patrzyły na nas pustymi oczodołami. Większe i mniejsze. Dziesiątki, setki. Umilkł. Okropny widok. Zapytał mimowolnie Antonio. Okropny, ale po tygodniu przywykliśmy. Otępieliśmy przy tej robocie. Czaszka znaczyła dla nas tyle co kamień, zwykła przeszkoda, którą podczas kopania odrzucało się na bok. Potem te obrazy wracały w snach. Giuseppe wzdrygnął się. W każdym razie kopaliśmy w ziemi, braliśmy wiadra popiołów, szliśmy nad wodę, sypaliśmy urobek na bardzo gęste sita i przepłukiwaliśmy. Co błysnęło, szło do blaszanki. Czasem grudki, czasem nawet nadtopione, zdeformowane monety, a jak ogień był słabszy, to całe pierścienie czy kawałki łańcuszków. Co dzień było tego więcej i więcej. W zasadzie byliśmy już bogaci. Ale krewniak marudził, mówił, że to wszystko za mało. Że za wolno nam idzie i że prędzej czy później ktoś nas przyuważy przy tej robocie, a wtedy grozi nam więzienie. Proponował, żeby nie tracić czasu na machanie wiosłami, żeby zostać na wyspie kilka dni i nie wracać nocą do domu. Ale byliśmy uparci. Nikt z nas nie miał odwagi tu nocować. Zawsze przed zmierzchem umykaliśmy jak szczury. Aż pewnego dnia urwał i zaczął się trząść. Nie opowiada już o tym. Zaproponował Antonio. To było dawno, byłeś młody i głupi. Całym życiem odpracowałeś grzechy młodości. Nie warto wracać do tych wypadków. Nie warto się tak denerwować. Nie. Chcę to wreszcie komuś opowiedzieć do końca. Spowiadałem się już z tego przed księdzem, ale to co innego. To, co usłyszy spowiednikom, że wraz z nim po prostu czuję, że muszę przekazać tę historię jeszcze komuś. Widzisz, tego dnia trochę się popsuła pogoda. Chmury zasnuły niebo i wiało od morza. Jak to na jesieni, a nam naprawdę dopisało szczęście, trafiliśmy na całą sakiewkę złotych monet, to znaczy myślę, że to była sakiewka, bo z grobu wyciągnęliśmy bryłę sklejonych przez ogień cekinów. Zaraz potem na sitach pojawiła się masa złotych drobin. Każde wiadro dawało więcej kruszców niż cały poprzedni tydzień. Niebo pociemniało, ale naprawdę ogarnęła nas gorączka złota. A gdy zobaczyliśmy wał burzowych chmur, zrobiło się za późno na ucieczkę. Lunął deszcz, oberwanie chmury. Odwróciliśmy łódkę dnem do góry, schowaliśmy się pod nią. Gdy deszcz przeszedł, morze się uspokoiło. Dopłynęlibyśmy na Lido, ale wyszło słońce i spostrzegliśmy, co zrobiła woda. Rozpłukała popioły, rozpłukała nasze chałdy. Tu i ówdzie błyszczały malutkie drobinki złota. Wcześniej ich nie widzieliśmy, bo oklejała je ziemia. Zaczęliśmy zbierać. Jedne były jak ziarnko pszenicy, ale przeważnie drobiny jak mamałyga. Zeszło nam sporo czasu. Powinniśmy już dawno odpływać, ale ciągle znajdowaliśmy nowe. Zdecydowaliśmy, że zostajemy. Na tę jedną noc i tak nadeszła noc, a wraz z nią mgła, a potem wstał księżyc, pełnia była jak teraz. I wtedy po nas przyszli? Zrobiło się zimno, przerażająco zimno. Widzieliśmy w powietrzu parę z oddechów. Umarli szli jak na defiladzie, długie szeregi cieni we mgle. Widzieliśmy ich wszyscy, cała czwórka. A potem do brzegu przebiła czarna gondola i wysiadł z niej przewoźnik. Stał i patrzył na nas, a przynajmniej myślę, że patrzył, bo w otworach maski nie było widać nic, tylko ciemność. Był wysoki, wyższy niż zwykli ludzie. Miał czarny płaszcz. Nie było wiatru, ale płaszcz łopotał jak targany pod muchami. Może wiatr wiał gdzieś tam po drugiej stronie? Potem przewoźnik skinął dłonią. Wstaliśmy i podeszliśmy we czterech. To był taki rozkaz, którego nie dało się nie usłuchać, ale gdy się obejrzałem, widziałem, że nadal siedzimy pod łódką, ale to już nie byliśmy my. Tylko nasze ciała, porzucone jak puste skorupy, umarliśmy. Wszyscy czterej. Przecież żyjesz. Wiem, co mówię. Ja też tej nocy umarłem. Przewoźnik wskazał gondolę, ale gdy szedłem w tamtą stronę, nagle wyciągnął rękę i zatrzymał mnie. Palce miał jak stalowe kleszcze. Patrzył mi w oczy bardzo długo. Ale ja nadal nie widziałem jego oczu, tylko maskę z metalu i otwory, a w nich mrok. Wreszcie dotknął dłonią mojej piersi. Powiedział, że dla mnie jest jeszcze szansa i kazał zostać. Głos był zwyczajny, ale dobiegał jakby z bardzo daleka. Jednocześnie słyszałem wyraźnie każde słowo. Ocknąłem się oparty plecami o burtę. Dopiero co stałem przy nimi, już byłem gdzie indziej. Widziałem, jak odszedł z tamtymi. Gdy wsiadali na jego gondolę, patrzyli na mnie ze smutkiem. Machali rękami, coś wołali, ale niczego nie słyszałem. Byli niedaleko, ale zarazem miałem wrażenie, jakby dzieliła nas nieskończona odległość. I jednocześnie widziałem ich wyraźnie. Zbyt wyraźnie, jakbym był zupełnie blisko, jakby nie było nocy, tylko biały dzień. Odpłynęli. Obudziłem się rano, myślałem, że to tylko zły sen, ale krewniaki jego kumple leżeli martwi, a ja miałem na ramieniu sińce, tam gdzie mnie dotknął przewoźnik. Zasypałem groby, które rozkopaliśmy. Powkładałem do nich kości zebrane z miejsca, gdzie płukaliśmy popioły. Ściąłem kilka drzewek i wykonałem krzyże na wszystkie mogiły, jakie wypatrzyłem. Pogrzebałem też oczywiście moich towarzyszy. Wróciłem do domu, gdy nadchodził kolejny wieczór. Udawałem, że całą noc piłem po knajpach i dopiero co wytrzeźwiałem, a moi kompani przepadli bez śladu. Szukano ich. Ale mnie nikt o nic nie pytał, nikt nie wiedział, że razem grabiliśmy umarłych. Myślałem, że to wszystko już za mną, ale najpierw zacząłem słyszeć szepty w swojej głowie, a potem ujrzałem zmarłych wędrujących za łukami. Widywałem też przewoźnika, jak pływa nocą kanałami. Nie dowierzasz? Wierzę. O przewoźniku nieraz słyszałem legendy. Mało kto go widuje. Dla zwykłego człowieka to w zasadzie niemożliwe. Tylko gdy ktoś ma umrzeć, a osobliwie gdy ma umrzeć wielu ludzi naraz, wtedy nawet zwykły człowiek może go ujrzeć. mruknął chłopak. Mnie to minęło, ale dwaj starzy ludzie opowiadali, że go widzieli. Że naraz zrobiło się chłodno i czarna gondola przemknęła kanałem w upiornej ciszy bez jednego pluśnięcia wody pod wiosłem. Wzdrygnął się na samą myśl. Łatwiej go spostrzec tam, gdzie wielu kiedyś umarło. Gadają, że tam właśnie na Ziemi powstały jakby szczeliny łączące światy żywych i zmarłych. A ja zawędrowałem zbyt daleko. Byłem już na skraju krainy umarłych, dlatego widzę to, czego nie widzą inni. Próbowałem opowiadać o tym ludziom, nikt mi nie wierzył a że nie trzymałem języka za zębami, w końcu zamknęli mnie w szpitalu. I to na Poweli, gdzie wszystko się zaczęło. Jeden uczony człowiek z dalekiego kraju mówił mi, że gdy się za mocno dotknęło tych spraw, już nic nie będzie takie jak dawniej. Kto postawił stopę po tamtej stronie, będzie widział jej cień nakładający się na obraz naszego świata. Prawie nikt mi nie wierzy, a ja widzę ich co noc: widzę tych, którzy odeszli, a czasem widzę też jego przewoźnika. Czarnego doktora w ptasiej lekarskiej masce. A ty? Wierzysz mi? Być może jesteśmy tylko dwoma szaleńcami zamkniętymi w szpitalu dla obłąkanych, ale też siedzę tu przez to, że widziałem rzeczy, które dostrzegałem jedynie ja, westchnął chłopak. Nie widzę zmarłych, na szczęście nie widziałem nigdy żadnego przewoźnika. Ale opowiadałem ci już, że bywało tak, że wziąłem do ręki jakąś starą cudzą rzecz i postrzegałem wówczas jakby film, zlepek scen z dawnych czasów. Czasem bez ładu i składu, czasem wyraźnie. Rozległy się kroki. Pielęgniarz przeszedł korytarzem. Zajrzał przez filąg i poczłapał dalej. Nie pytasz, co stało się ze złotem? Zagadnął Stary. Chyba nie bardzo mnie to obchodzi. Zabrałem je, chociaż tak naprawdę przedtem zapomniałem o nim. Było w puszce po kawie, w skrzynce pod ławką łódki, przeklęte złoto z wyspy zadżumionych. Dużo tego było, bardzo dużo, może i ze dwa kilogramy. Fortuna. Wtedy były inne pieniądze niż dzisiaj. W każdym razie kupiłbym za to dom, wprawdzie nie w samej Wenecji, ale na Lido, a może i w Castello. Przypomniałem sobie o niej, gdy dobijałem do brzegu, ale nie chciałem tego kruszcu. Byłem naprawdę biedny. Bardzo by się przydało odbić od dna, ale czułem, że to złoto naznaczone jest śmiercią. Po tym, co widziałem na wyspie, po tym, co przeżyłem, nie mógłbym. No i bałem się, że przewoźnikowi się to nie spodoba, że dostałem szansę, ale jeśli zawiodę, on po mnie wróci. Pół dnia głowiłem się, co robić. Wysypać do kanału czy jak? Rozbudowywano wtedy szpital miejski, stały na placach i przed kościołami takie skarbony, nadatki od mieszkańców. Wróciłem do jednej naszą blaszankę, ciekawe swoją drogą, co powiedzieli, gdy ją znaleźli. Myślę, że się domyślili skąd to, ale na szczęście nie wiedzieli, kto przyniósł dar. Czasem zastanawiam się, czy dobrze zrobiłem, czy nie należało zostawić złota na wyspie, albo ponownie. Wsypać go do grobu. Ale może tak jest dobrze. Ze zła i grzechu uczyniłem dobro dla ludzi. Martwym złoto przecież było już zbędne, a żywym przyniosło pociechę. Poszedłem do spowiedzi, opłacałem msze za dusze zmarłych na poweli. A potem żyłem tak, żeby o tym wszystkim zapomnieć. Ale nie zapomniałem. To była długa opowieść, piękna, a zarazem straszna i smutna. — Pora spać, Giuseppe. — Tak, pora. Ale stary zamiast zasnąć wstał i raz jeszcze spojrzał przez okno. — Ta nowa metoda, mruknął. Zastanawiam się, ile czasu płynie, zanim zechcą sprawdzić ją na tych, dla których jest jakaś nadzieja. Dużo ostatnio tych ciemnych okien. Nie rozumiem. Antonio był potwornie zmęczony, oczy go piekły. Tymczasem stary od nowa rozgadał się na całego. W dodatku w jego głosie pobrzmiewały niepokojące nuty. Chłopak czuł, że zaraz usłyszy coś bardzo ważnego. Popatrz na okno. Giuseppe machnął w kierunku drugiej części budynku. My, więźniowie skrzydła szpitalnego A, jesteśmy tu, bo uznano, że psujemy humor sąsiadom. Tak trochę za bardzo. Mamy ataki lęku, gadamy od rzeczy, ganiamy nago po dachach, uważamy się za obalonych władców i wodzów. Słyszymy głosy, albo krzyczymy po nocy. I tak dalej. Zamknięto nas, bo przeszkadzaliśmy w interesach. Tam, gdzie przybywają tłumnie turyści, ma być ładnie, czysto i bezpiecznie. Dlatego usuwa się z widoku wariatów, ściga bezlitośnie złodziei i przegania żebraków. Nawet trudno mieć o to pretensje, ale w skrzydle B siedzą tacy, których trzeba było umieścić pod kluczem, bo ich obecność na ulicy to zagrożenie, czasami śmiertelne, szaleńcy, którzy nie wahają się krzywdzić, gwałcić, mordować. Podpalacze, sadyści, zwolennicy uprawiania miłości z dziećmi i zwierzętami. Zatem, gdyby zdarzyło się tak, że ta nowa terapia ich zabije albo zamieni w rośliny, nikt po nich płakać nie będzie, a nie jeden się ucieszy. Co chcesz powiedzieć? Ciemne okno oznacza brak lokatora. Tam naprzeciw nas są szałówki, pojedyncze cele wybite wojłokiem. Zamyka się w nich tych, którzy muszą posiedzieć w samotności i nie zrobić sobie przy tym krzywdy. Sześć ciemnych okien w ciągu miesiąca oznacza, że jedna trzecia operowanych przeniosła się tam, gdzie nikomu już nie zaszkodzą i gdzie żadne troski nie mącą już ich myśli zakładając, że lekarze pracują regularnie i operują jednego chorego dziennie, bez sobot i niedziel. Operacje masz na myśli to, co nazywają leukotomią? W zasadzie to miło ze strony doktora Zenu. Zanim weźmie się za nas, chce zdobyć doświadczenie na mniej wartościowym materiale. Kroi ich jak świnki morskie czy króliki. Ale tak mi się wydaje, że i na nas przyjdzie pora. Niebawem. Jesteś pewien? Antonio poczuł gulę w gardle. Tak przypuszczam. Kurde, bele, może powinieneś się dogadać z wujem. Zaproponuj mu interes. Przepisz na niego mieszkanie. Daj papier, że zrzekasz się wszelakich roszczeń teraz i w przyszłości. Byle tylko cię stąd wyciągnął. Choć na to już chyba za późno. W każdym razie, dopóki żyjesz, on ma związane ręce. Bynajmniej. Mieszkanie jest na poddaszu rodowej kamienicy. On i tak go nie sprzeda. Jak umrę, to do niego wróci. Ale póki żyje, nie robi mu to wielkiej różnicy. Może je wynająć i ciągnąć zyski, gdyby ktoś się przyczepił, powie, że zbiera te pieniądze dla mnie i odda, jak już mnie wypuszczą. W każdym razie wuj podpisał zgodę na zastosowanie wszelkich możliwych środków w celu przywrócenia mi zdrowia. Przy mnie podpisywał w kancelarii, zaraz po tym jak mnie tu przywieźli. Od razu powiedział im, że jego zdaniem moja choroba jest nieuleczalna. Nie wiem, co mógłbym ci doradzić, ale jedno jest pewne: tu raczej nic dobrego cię nie spotka. Wiem. Oni umarli, dodał po chwili. Ze skrzydła B. Widziałem kilka dni temu przewoźnika. Przyszedł po któregoś z nich. Może przychodzi po wszystkich, ale przecież nie gapie się w okno. Bez przerwy. Kwadrans później stary już chrapał. Antonio długo jeszcze leżał z głową nakrytą kocem. Muszę się stąd wydostać. Rozmyślał. Nie zrobiłem nic złego, żeby siedzieć tu jak w więzieniu. Nie jestem szaleńcem. Nie potrzebuję żadnego leczenia. Chcę żyć. Chcę wrócić do siebie, do Wenecji. Przewrócił się na drugi bok. Giuseppe ma rację. To eksperyment. Oni wymyślili tę metodę niedawno. Najpierw muszą się nauczyć, jak kroić żywy mózg. Temu posłużą chorzy ze skrzydła B, ci, którzy nie rokują. Gdy już wyeliminują błędy samej procedury, przyjdzie kolej na drugi etap na nas. Nikt jeszcze nie wie, czy to zadziała i jak zadziała, co operacja na żywym mózgu zabierze nam ze wspomnień, jak okaleczy duszę, kim po niej będziemy. Muszą ją przetestować. Wykonają setkę zabiegów, sprawdzą skutki, policzą, wpiszą w tabelę. Na nas będą się uczyć. My poniesiemy największe koszta. Jeśli metoda się sprawdzi, kolejne setki operowanych będą bezpieczne, ale my, my nie, my poumieramy albo zamienimy się w zaślinionych imbecyli. Oczywiście nie będą robili eksperymentów na wszystkich, jak leci. Do tego etapu wybiorą pacjentów nieważnych, bez rodzin i przyjaciół, ludzi o których nikt się nie upomni, takich jak Giuseppe, jak ja. Kto się przejmie, że jakiś tam Antonio zmarł w szpitalu na poweli? Albo, że zwariował do reszty. Wujaszek będzie im nawet po cichu wdzięczny. Zajmie mieszkanie. Kolec ze szkoły? Emil z pewnością będzie się próbował czegoś dowiedzieć. Nie zapomni. Tylko, że dzieciakiem nikt się nie przejmie. Czyli nikt ważny nie zapyta, co się ze mną stało. A nawet jeśli wyspa uchodzi za przeklętą. Nikogo nie zdziwi, że umarłem, a zatem... Muszę stąd jakoś uciec. Muszę uciec jak najszybciej. Tylko jak? Przewrócił się na drugi bok. Na korytarzu słychać było rytmiczne kroki. W filongu na chwilę mignęła twarz pielęgniarza sprawdzającego czy z pacjentami wszystko w porządku. Nie pilnują mnie jakoś szczególnie, pomyślał chłopiec. Albo wręcz przeciwnie, oni tylko udają, że mnie pilnują, a gdy zechce zbiec, ze szpitala. Nie tylko zaraz mnie dopadną, ale w dodatku narażę się na znaczne zaostrzenie rygorów. Muszę albo bardzo dokładnie to zaplanować, albo wypatrywać okazji. Jest tylko jeden problem. Jakiej niby okazji? Przecież nie będzie żadnej. Wreszcie zmęczenie wzięło górę i zasnął. Sen nie przyniósł ukojenia. Antonio budził się kilka razy, nie pamiętając majaków, ale cały zlany potem usiłował myśleć o czymś przyjemnym, próbował planować, co zrobi, gdy kiedyś opuści ten szpital, ale to nie pomagało. Rzeczywistość wokoło jest po prostu zbyt straszna i przygnębiająca, uświadomił sobie, jakbym tonął w błocie. Niewiele już zostało mi marzeń, niewiele tych dobrych i jasnych myśli. Wyobraził sobie, jak Emil przybywa mu na ratunek, jak dobija łódką do brzegu poweli, jak uciekają razem wiosłując przez lagunę. Ale wiedział, że przyjaciel nie grzeszy odwagą. Z pewnością nie porwałby się na takie szaleństwo. Ale może gdyby namówił krewnych? To dobry kumpel. Gdyby wiedział, co mnie czeka, pewnie coś by spróbował zdziałać. Westchnął w duchu Antonio. Z drugiej strony. Co niby mógł zdziałać? Doktor dotarł na kwaterę zmęczony i rozdrażniony. Spacer pozwolił uspokoić kołatanie serca. Nocny widok wód laguny zepchnął myśli na inne tory, ale na wspomnienie wykładu nadal wszystko się w nim gotowało. Malwina otworzyła mu drzwi z pędzelkiem w dłoni. Widać, mimo późnej pory wykańczała obraz. Dawida jeszcze nie ma? Zdziwił się, widząc stół nakryty dla dwóch osób. Papa wspominał, że może zostać na noc w klasztorze na wyspie. Przygotowałam ci kolację, dziadku. Dziękuję, moje dziecko. Właściwie nie był jej dziadkiem, tylko ciotecznym bratem pradziadka, ale gdy go poznała, była jeszcze za mała, żeby rozumieć takie niuanse, i tak już zostało. Ciekawy był odczyt? zagadnęła, stawiając przed nestorem rodu talerz z kanapeczkami i kubek pełen parującej, aromatycznej herbaty. — Nieszczególnie — westchnął. — Powiem więcej. Liczyłem, że dowiem się czegoś ciekawego. Usłyszę o jakichś spektakularnych sukcesach, a tymczasem tylko niepotrzebnie się zdenerwowałem. Lekarz od wariatów sam okazał się niezłym czubkiem. — Dziadku — słucham cię, dziecko — tak właściwie dlaczego mówi się siedzieć u czubków? — To powiedzenie z dawnych czasów. Widzisz, kiedyś uważano, że choroby umysłu biorą się z braku oleju w głowie. Symbolem lekarzy od chorób psychicznych był lejek. Nosili też charakterystyczne nakrycia głowy, także w kształcie lejka. Niby to do symbolicznego nalewania tego oleju. Zatem powiedzonko, siedzieć u czubków, odnosi się raczej do lekarzy, a nie do chorych. Zdziwiła się. Właśnie dlatego mówimy siedzieć u czubków a nie na przykład wśród czubków choć ja sam powiedziałem o nim przed chwilą że jest czubkiem ciekawe zadumał się nad niuansami polszczyzny pociągnął łyk herbaty mógłby długo opowiadać o dawnych sposobach leczenia chorób psychicznych o przytapianiu chorych w specjalnych klatkach o zakuwaniu w dyby i piętnowaniu rozżarzonym żelazem tylko po co dziewczynie ta ponura wiedza Czasy się zmieniają, podejście do pacjentów też. Popatrzył na krewniaczkę spod oka. Znów zabrała się do pracy. Całkiem jak źrebie, pomyślał mimowolnie. Chuda, długie nogi, długie ręce. Strasznie wymęczył ją ten tyfus. Dosłownie skóra i kości. Dobrze, że włosy ładnie odrastają. Dla dziewczyny ich brak jest straszliwie deprymujący. Tak czy siak rekonwalescencja jeszcze potrwa ile to ona ma lat a tak piętnaście niebawem nabierze bardziej kobiecych kształtów nie powinienem mówić do niej dziecko zreflektował się. Dziewczyna za dnia, jak zwykle, zrobiła na mieście kilkanaście szkiców w ołówku lub tuszu teraz wykańczała obrazki akwarelą, najczęściej stosując technikę lawowania. Pracowała z ogromnym zapałem. W teczkach miała przeszło 120 gotowych prac. Planowała po powrocie do Lwowa przejść się po galeriach sztuki i marszandach, gdyby dostała choć po kilka złotych za sztukę. Młoda jeszcze, pomyślał, ale widać u niej i talent, i pracowitość. Maluje naprawdę dużo i całkiem dobrze. A jak na jej wiek, rzekłbym genialnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Odżyła w tych Włoszech. Jej ojciec miał rację, że zabrał ją tu ze sobą. Jest już taka blada. Tran, hematogen, inna dieta, bogata w ryby, do tego morskie powietrze. Nabrała ciała, rumieńców życia. Przegryzł kanapkę. Miejscowy chleb niezbyt mu smakował, za to z przyjemnością. Doktor przypomniał sobie smak salami, marynowanych oliwek i twardych włoskich serów. Gryzie mnie jeszcze jedno pytanie z medycyny? Zaczęła. Jeśli tylko umiem odpowiedzieć. Oglądałam pracownię masek. Są takie z ptasim dziobem, że mieślnik mówił, że to lekarskie, ale trochę za słabo znam włoski, żeby dobrze go zrozumieć. Owszem, lekarze nosili kiedyś takie ptasie maski. Także u nas w Polsce znamy je z dawnych sztychów. Nie na co dzień oczywiście, ale podczas epidemii. Ale dlaczego? Zapytała. Te dzioby wyglądają przerażająco, jak u ptaków rozszarpujących padlinę. Z pewnością, gdy chory widział podobny obrazek, to był element stroju ochronnego. Ludzie nie zdawali sobie sprawy, jak przenosi się choroba. Powszechnie sądzono, że to efekt zatrutego wyziewami zarazy powietrza. Dlatego też starano się unikać przeciągów i oczyścić to przeznaczone do oddychania. Palono świece siarkowe i pęczki ziół. Podgrzewano całe garnce różnych wywarów. Lekarze w tych dziobach mieli wetkniętą szmatkę nasączoną tak zwanym octem czterech złodziei i przez nią oddychali. Do tego nosili płaszcze, rękawice. Nie powiem, to były całkiem skuteczne środki bezpieczeństwa. Chroniły przed zarażeniem drogą kropelkową i przed kontaktem z wydzielinami chorych. Jeśli oczywiście doktorów nie pogryzły zarażone pchły. Ocet czterech złodziei? Podchwyciła. Stara niemiecka legenda mówi... Że w pewnym mieście na Śląsku wybuchła straszliwa zaraza. Ludzie marli jak muchy, a pewnego dnia strażnicy pochwycili złodziei, którzy okradali opustoszałe domy i grabili zwłoki. Żaden z członków bandy nie zachorował. Ponieważ za tego typu grabież przewidziana była kara śmierci, złodzieje dogadali się z władzami miasta. W zamian za darowanie kary, zdradzili sposób na zapewnienie sobie bezpieczeństwa przed chorobą. Czytałem o tym bodaj. W starożytnościach warszawskich trzeba było zebrać kilkanaście różnych ziół i długo je macerować w gąsiorze octu wystawionym na słońce. Umilkł, łyknął herbaty. Rzucił okiem na obrazek, który dziewczyna dołożyła do innych, aby wysechł: gondole na kanale. Nie ufaj tak do końca kamerze Lucidzie, pouczył ją. Owszem, to rewelacyjny przyrząd, ale lepszy jest do obiektów nieruchomych zamyślił się na chwilę. Te ptasie maski mają jeszcze jedno znaczenie. Karnawał to raczej czas radości, ale ludzie zakładają je także, gdy chcą poudawać na chwilę kogoś, kim nie są. Widzisz, w Wenecji, gdy ktoś umrze, jego ciało przewozi się czarną gondolą na wyspę cmentarną. Leży o podal murano. Na wyspie jest tylko kościół i wielki cmentarz otoczony murem. Istnieje stara legenda o przewoźniku, o człowieku, czy też może lepiej powiedzieć, istocie, która przewozi dusze zmarłych gdzieś dalej. Podobno w czasie epidemii był zakonnym lekarzem. Popłynął na powelię ratować chorych i poddawanych kwarantannie. Widząc, co się dzieje, nie mogąc pomóc konającym w przypływie bezsilności i rozpaczy, zwątpił w Boga, za karę, a może w ramach czyścica. Pływa po lagunie, zbiera dusze zmarłych i przewozi je na tamtą stronę. Porusza się czarną gondolą, ubrany w dawny strój lekarza. Mówi się, że gdy ktoś ma umrzeć, przypływa pod jego dom i śpiewa, czekając, aż dusza zejdzie nad kanał i wsiądzie do łodzi. To dość straszna opowieść. Owszem, na szczęście, mało kto potrafi go dostrzec. Dopił herbatę i przesiadł się na fotel. Westchnął cicho. Wygodne oparcie przyniosło ulgę plecom. Od kiedy znikły bóle spowodowane dawniej przez jezycką kulę, czuł się znacznie lepiej, ale od czasu do czasu łupało go w krzyżu. Co planujesz malować jutro? Zagadnął. Jeszcze nie wiem. Może po prostu pójdę sobie przez miasto i zobaczę, co mi wpadnie w oko? Usłyszeli znajome kroki na schodach magister Dawid Skurzewski, orientalista, ojciec Malwiny. Doktor nazywał go bratankiem, bo tak było prościej i milej. Wszedł i zaraz napełnił cały apartament swoim entuzjazmem. Zbiory klasztoru na wyspie San Lazzaro to rewelacja, zawołał. Powtórzę, rewelacja. Wykonałem dziś odpis fragmentu kroniki króla Aszota III. Ekscytował się. Nie sądziłem, że znajdę to poza terytorium Armenii. Urodził się dwadzieścia, może i trzydzieści lat, za późno. Pomyślał gorzko doktor. Ormiańskie księgi należałoby badać na miejscu, w erewaniu, ale jechać obecnie do Sowietów to ogromne ryzyko. Nie mówiąc już o tym, czy pozwoliliby badać zasoby archiwalne. No i najważniejsze pytanie: czy te zbiory jeszcze istnieją? Przypomniał sobie stosy pięknie wydanych rosyjskich książek, palonych po rewolucji na skwerach w Petersburgu. Krewniak coś jeszcze paplał, ale Skórzewski zapadł już w półsem. Znów wędrował znajomymi bulwarami nad newą, kroczył korytarzami Carskiej Akademii, znów w zaciszu laboratorium puszczał na szalki pierwsze krople preparatu pozyskanego z penicilium glaucum. Znów stał w zrujnowanym wnętrzu, patrząc na stosy potrzaskanego szkła laboratoryjnego, rozbite mikroskopy i rozwiewane przez wiatr strzępy spalonego papieru. Przeklęte czerwone gnidy. A był już tak blisko. A właśnie. Papier. Odszukał teczkę z ozdobną papeterią i przybornik z wiecznymi piórami. Koperty, karty ozdobione winietką z jego nazwiskiem i adresem. Kałamasz. Co jeszcze będzie potrzebne? A, tak. Widzieliście gdzieś, moi drodzy, słownik polsko-włoski? Zapytał ten w brązowej okładce. Była siódma rano. Antonio maszerował alejką. Poranek był ciepły, świetlisty. Wiosna. Cudowna włoska wiosna. Doktor Carlo Zeno też doceniał zbawienny wpływ świeżego powietrza i ruchu, dlatego pod opiecznym pozwalano na spacery i wysiłek fizyczny. Dwunastu lżej chorych oddelegowano do pracy przy zakładaniu winnicy. Obok nich kroczył pielęgniarz, starszy wiekiem mężczyzna. Nikt nigdy nie pamiętał, jak ma na imię. Wszyscy psychicznie i nerwowo chorzy nazywali go poczciwina. I rzeczywiście, mimo postury i krzepy godnej niedźwiedzia obchodził się z pacjentami łagodnie, tylko w razie prawdziwej konieczności, używał pięści lub pałki. Był bardzo wyrozumiały, nie żywił do nikogo urazy. Gdy już musiał odwołać się do swojej siły, nigdy nie przesadzał. Nie zdarzyło się też, aby kopał powalonych. Antonio popatrzył na niego spod oka. Poczciwina uśmiechał się do jakichś swoich myśli. Spoważniał dopiero, gdy dotarli do kanału. Nie wszyscy mieli odwagę przejść po starym drewnianym pomoście na drugą, dziką część wyspy. Konstrukcja była jeszcze mocna, ale brakowało barierek, a w niektórych miejscach przez dziury w połamanych deskach widać było wodę. Poczciwina łagodnie przekonywał chorych, a najbardziej strachliwych brał pod rękę i cierpliwie przeprowadzał. Wreszcie wszyscy znaleźli się po drugiej stronie. Tę część poweli zalesiono przed wielu laty. Otaczały ich stare dęby błotne. Kto i kiedy wpadł na pomysł posadzenia tu drzew z dalekiej Ameryki? Po chwili dotarli do rozległej polany. Za drzewami połyskiwała tafla laguny. Przed kilkoma tygodniami wykarczowano tu część krzaków. Antonio słyszał, że w tym miejscu ma powstać winnica. Pomysł wydawał mu się idiotyczny. Kto chciałby pić wino z winogron wyrosłych na popiołach tysięcy ofiar morowej zarazy? To pewnie tylko pretekst, pomyślał. Chodzi o to, żeby pacjentom zapewnić ruch na świeżym powietrzu. Poczucie, że robią coś pożytecznego. Choć odrzuceni przez społeczeństwo jako wariaci. Są jeszcze do czegoś potrzebni. Poczciwina otworzył drzwi niewielkiej szopy, żeby rozdać łopaty i szpadle. Antonio też wziął jeden. Zważył stylisko w dłoniach. Sprawdził, czy część robocza jest dobrze osadzona. Drewno styliska zostało wypolerowane wieloletnim dotykiem rąk. Grab. Rozpoznał odruchowo chłopak. Poczciwina rozstawiał podopiecznych, przydzielał zadania, tłumaczył i pokazywał. Zabrali się do pracy. Większość pacjentów apatycznie wbijała szpadle w glebę i przewracała skiby. Inni machali z przesadnym entuzjazmem. Ktoś oparł się o wbitą łopatę i zamyślił głęboko. Poczciwina próbował namówić go do pracy, ale widząc, że pacjent nie ma ochoty, machnął ręką i sam wrócił do kopania. Antonio poczuł w gardle rosnącą gulę. Bał się tu kopać. Bał się, że w skibie odwalanej ziemi błysną ludzkie kości lub zęby. Bał się, że trafią na któryś ze zbiorowych grobów. Bał się zobaczyć tych, którzy odeszli. Ziemia była ciemna, tłusta. Dobra gleba, niemal ogrodowa. Jak powstała? Z gnijących trzcin, traw i liści, czy z popiołu tysięcy spalonych ciał? Wzdrygnął się, widząc jasny okruch na ciemnym tle ziemi. Kawałek margla? Nie, sądząc po dźwięku, który wydał pod łopatą, raczej kość. Pacjenci stopniowo wdrożyli się do pracy, ale kopali w różnym tempie. Jeden z fascynacją oglądał wijącą się wśród brust dżdżownicę. Poczciwina skinął na Antonia. Popraw tam, proszę, wskazał kawałek niechlujnie skopany przez byłego urzędnika Enryka. Chłopak szybko porozbijał grudy ziemi. Obejrzał cały zagon. Wydajność marna, ocenił. To, co robimy może mieć wartość jako terapia za pomocą pracy, ale coś mi się zdaje, że jak my wrócimy do szpitala, to przyjdzie tu któryś z ogrodników i poprawi tę fuszerkę. Siostra przyniosła dwa nosidełka z kubkami i dzbanek kompotu. Wiatr szarpał skrzydła jej welonu. Gdy tylko odstawiła ciężar, zaraz poprawiła nakrycie głowy. Poczciwina uśmiechnął się do niej i zarządził przerwę. Antonio zawahał się, ale też podszedł ugasić pragnienie. Ciągle się boczysz, ciągle ta sama skrzywiona mina. Nie wsmak ci to zajęcie? zagadnął go pielęgniarz. Robota jak każda inna. Lepsze to niż nuda, odpowiedział chłopak. Nie wsmak mi, że tu jestem, dodał szczerze. No cóż, bywa i tak. Popatrz na nich, poczciwi na gestem wskazał pozostałych chorych. Dla większości szpital to jedyna bezpieczna przystań, jedyna rzeczywistość. Nie poradzą sobie w prawdziwym świecie i wiedzą o tym. Wolą być tutaj niż gdzie indziej. Inni są tu, bo zachorowali i mają nadzieję, że wyzdrowieją, a potem wrócą do miasta. A ty wjeżdżasz, nie chcesz się pogodzić z tym, że pobyt tutaj to dla twojego dobra. Nie jestem wariatem. No cóż, poczciwina wyjął z torby. Papierowej.